Well, good evening. Welcome to Georgetown. For those of you who've not been here before, welcome to this gorgeous building, this wonderful institution that's here to teach, give service to the community and research. And part of the service and part of the teaching and linked to the research are events such as tonight's. I should perhaps, for those of you who've not been before, introduce myself. My name is Gerd Nonnemann. I'm the Dean of the Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, or SFSQ, in case you've come across that acronym in the papers, or indeed GUQ. So one of the things we like to do, as I hinted at just now, is precisely to bring in the outside world, bring in Doha, the community in Doha, along with our students and colleagues, to engage in reflection, in learning, in discussion about important issues, important events here and around the world. And even though many, particularly perhaps younger people, might not have realized in recent times or might have forgotten, the events that we're talking about tonight and for which we have brought particularly illustrious speakers were truly momentous. They really, in many ways, define the current state of Europe and in some ways the world. 25 years ago, the transformation of Europe, the beginning of the end of the Cold War started, and it started in Poland. So it is absolutely fitting that today we're hosting this event together with the Polish Embassy and indeed the ambassador of Poland, who is here with us and will speak in just a second. So all I want to do then is to say welcome. I'm absolutely delighted that you're all here. I'm delighted that we've got such a large turnout of the Polish community, but of course, as always at Georgetown, it's very, very diverse. And I'm glad to see some of our own students and my colleagues and older friends. So the running order, we're now about 15 minutes behind schedule because there's a absolutely massive traffic jam outside, is that first, His Excellency Krzysztof Soprowicz, the Ambassador of Poland, will introduce the first part of the evening, which is really a screening of a film, a documentary film called 1989. And we'll then have a brief break, just a comfort break, and there's some bottles of water outside here. You can stretch your legs, use the facilities, but it literally is only going to be 10 minutes. And at 10 minutes sharp after the beginning of that break, Professor Dr. Andrzej Rychard, who is here with us from the Polish Academy of Sciences, he's the director of the Institute of Philosophy and Sociology, will give us a lecture on the fall of the Iron Curtain, Poland's 25 years of transformation in a regional context. I should perhaps very briefly say something about both the ambassador and Professor Rychard. The ambassador, in fact, has something in common with myself, although his Arabic's probably better than mine. He's one of the only people since I left Belgium that I've come across who's got a degree in Oriental philology, like myself. So he has long experience in the region, Baghdad and other parts of the Arab world. And of course, he's been here now for 7 months as ambassador of the Republic of Poland. Professor Rychard is, as I said, the director of the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences, and is really one of Poland's foremost social scientists who travels the world, among other things, to talk about issues such as the one we're going to be discussing tonight. He holds the title of professor, which might not mean so much for an American university audience, there's plenty of us, but in his case, the title of professor is the very highest academic distinction or appointment one can get. In fact, it is appointed by the president of Poland himself. He is a sociologist in the broadest sense of the word, has worked on political economy, political change, political transformation of Poland and Eastern Europe, but more generally so. So without further ado, I hand over to Ambassador Soprowicz. Thank you very much, Professor Nonnemann. Dear Professor Gerd Nonnemann, Excellencies, Professors, ladies and gentlemen, distinguished guests. To begin with, please let me extend words of my profound gratitude to Professor Gerd Nonnemann for hosting tonight's event. I thank you from the bottom of my heart. It's an excellent opportunity. Also, that's my personal feeling, to establish particularly beneficial and possibly bringing many fruits in the future cooperation between your establishment and the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. To begin with, let me extend again these words of my profound gratitude for hosting tonight's event, which coincides with a series of anniversaries celebrated this year by the Republic of Poland. I also have the pleasure to thank you all for attending this meeting, in course of which you will be presented with a documentary film, followed by a lecture of Professor Andrzej Rychard, Director of Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology. As already mentioned, this year Poland celebrates 25th anniversary of peaceful transition from communist regime to a truly democratic state, which became an active and respected member of NATO 15 years ago and of the European Union 10 years ago. Tonight, we would like to attract your attention to a unique in our modern history phenomenon of a country that proved peaceful transfer of power between different political forces is possible, and that bloodshed may be avoided and unspeakable human tragedies do not have to happen. The phenomenon which triggered the whole chain of developments in Europe and elsewhere, which led to transformation, the scale of which had been unimaginable even to those who started it. As a result, Polish transition process is widely perceived as a prime inspiration for pursuant political events and the symbol of collective wisdom of the democratic opposition and the ruling elite who jointly paved the way for unprecedented worldwide social, political, and economic shift. Yes, ladies and gentlemen, Poland is to be associated with the fall of the Iron Curtain and the composition of the Soviet bloc. Moreover, today's Poland is definitely setting a laudable example of how to make the best use of such most fortunate change of fate. We are a country of undisputable political and social success, with 40% of its population being university graduates, and its booming economy being 22nd largest in the world. Over 25 years ago, when Poland embarked on deep political changes, we took due note of our tragic past, and peaceful transition became the only acceptable choice for all political forces. Should you ask me, however, if straight parallels could be drawn between what happened in Europe 25 years ago and events of the so-called Arab Spring, taking place especially in Libya, Syria, and Yemen, my answer would be definitely not. What they have in common, though, is sheer nature of totalitarian regimes, unspeakable brutality as an instrument of power, and the plight of the ordinary people, justifying their resolve to rise against their oppressors. All the rest, including general levels of social and political awareness of the nations of Europe, North Africa, and the Middle East, as well as their political leadership's ambitions, historical experiences, and methods applied in pursuit for their goals is different. Yet one has to remember that it took two generations of Europeans to deal with the bankrupt ideology and totalitarian system in our part of the world. We should also bear in mind that the post-war world order agreed upon the leaders of Soviet Russia, the United States, of America and Great Britain, in course of Tehran, Yalta, and Potsdam conferences, tore Europe apart into two zones. Sir Winston Churchill called the division line the Iron Curtain. Ironically enough, one of the greatest political figures of modern history became himself co-author of this tragic scenario and one of the architects of the new unfair order. Paradoxically, Churchill turned out to be one of its fiercest enemies. As a result of this arbitrary decision, the lives of millions of Europeans from Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, and Yugoslavia were confined to living on the wrong side of the Iron Curtain. Against their will, their countries became satellites of the then Soviet Russia. And a long period of Cold War started, bipolar world materialized. Few years later, Germany was split along the military demarcation lines between the Soviet and Western Allies forces into East and West Germany, the former becoming a part of the Communist bloc. Finally, let me remind you that in 1969, the Berlin Wall was built. Looking from today's perspective on the outcomes of Yalta, Tehran, and Potsdam conferences, and regardless of how one might judge them, one thing is undeniable. The decision of the world political leaders of that time affected in a most dramatic way lives of millions of people throughout the world for decades. Their fate was doomed until the first true hope appeared in 1980 with the massive 10 million member Solidarity Trade Union emergence in Poland. I'm convinced that in course of Professor Richard's lecture, it will be brought to your knowledge that the collapse of the bankrupt system and the victory of the oppressed became at the end of the 1980s an imminent consequence of the ill-designed post-war reality, historical justice being finally served. And at the end, please let me thank you all for being tonight with us. And I would like to wish you an inspiring evening and a moment of deeper reflection. Please also let me thank you for your kind attention. And before we start the screening, I would like to tell you that the images you will see, it's a documentary film. It is depicting the reality of those days in early 1989 in Poland, in other parts of Europe. You will see the most recent part of our history, the history in the making. Please give it a thought and please consider for yourselves whether this sort of experiences of others couldn't be applied elsewhere in the world, maybe somewhere close to your home. Thank you very much for your attention. Dziękujemy panom. Prosimy o drugi stół. Równe szanse, żeby były? Tak, trzeba. Panie Wałęsa, używa pan okularów, czy jest w stanie? Ja niestety tak. Nie, ja mówię tylko na początku. Będzie jednak walka, dlatego że 7 lat czekałem na to. W takiej sytuacji, gdybym nie wykorzystał, to byłbym niepoważny. Bardzo się tej debaty baliśmy, bo mieliśmy świadomość, że od niej w wielkiej mierze zależy los polskich reform. Publiczna kompromitacja Wałęsy byłaby przecież kompromitacją całego naszego ruchu. Witam Państwa w studiu czwartym Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Ten system, stalinowski końcówka, jest nie do utrzymania. Dlatego, że komputery co mówią maszyny matematyczne? Wielowariantowość, najlepsze, najwygodniejsze rozwiązania. Najtrafniejsze decyzje. Mimo braku pluralizmu. Idziemy w tym idziecie, tylko ja repraka nazwałem? Tak. Idziecie piechotą, krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. A jeśli wsiądziemy, dobra, trzymam pana za słowo, mam nadzieję, że wsiądziemy. Mam nadzieję, że zabierzemy z sobą ludzi, bo przede wszystkim jesteśmy dla nich. Tak. Z tych dwóch panów, którzy wystąpili przed kamerami, zdecydowanie człowiekiem okazał się Wałęsa. Dziękuję, tyle mam do powiedzenia. Na pewno tak, wiele ludzi pobudziło do myślenia. No i sądzę, że odnowi się tutaj ta solidarność. To co było 8 lat temu. Sytuacja polityczna w kraju zaostrza się. Tak, dalej nie może być. Szalne perspektywy. Coraz gorsze perspektywy nasze i naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby Polska stała się krajem bezprawia i anarchii. Stan wojenny po to, żeby zlikwidować Solidarność, a dzisiaj postawił pan swój cały autorytet na szali, żeby tę Solidarność z powrotem zalegalizować. Uważam, że właśnie bez stanu wojennego nie byłoby Okrągłego Stołu. W bieżącym roku dokonać musimy radykalnej zmiany w podejściu do pracy operacyjnej. Po nowemu podejść do jej filozofii. Trzeba szukać nowych, doskonalszych rozwiązań operacyjnych. SB może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie polityczne, głęboko infiltrować istniejące. Miluritu nie ma nigdzie. Walidolu nie ma w tej chwili nigdzie, na spazminy też nie, w herbafalu ewentualnie. Na razie w żadnej, proszę się dogadywać. W tej chwili żadna. Żadna. Na razie nigdzie. Nie. Dzień dobry, pani Stasiu. Tutaj kamera jest. Przy moich ustach, co ja mam właśnie powiedzieć? Wszystkie piekarnie nie mają ani jednej półki. Wszędzie było dzwonione i nie będzie chleba. Trudno. Byłam wczoraj po sprawunki na koszykach. Dobiło mnie to. Nędza, smród, ubóstwo. Chleba nie ma, bułek nie ma, nie ma herbaty. Rozpacz. Miałam ochotę usiąść na środku tej brudnej hali i wyć jak pies. Rozmowy trwały 11 godzin i przebiegały w niełatwej, momentami wręcz dramatycznej atmosferze. Kilkakrotnie groził im impas. Stelmachowski. Rozumiem, że to porozumienie jest tylko na jedną kadencję. Trzeba dać społeczeństwu wizję przyszłych demokratycznych wyborów. Lech Kaczyński. Panowie proponują nam koalicję. Kiszczak. Chcemy, by po wyborach wasi przedstawiciele weszli w skład rządu. Polskę musimy wyciągnąć z kryzysu wspólnymi siłami. Gdula. Sądzicie, że chcemy się wami podeprzeć, ale tak nie jest. Jestem zadowolony i bardzo zmęczony. Jacku, godziny były przecież. Ile będzie grup roboczych? Przepraszamy bardzo. Ustalono, że pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu odbędzie się w Warszawie dnia 6 lutego bieżącego roku. Zaprowadził nas tam tłum ludzi, którzy co chwila wołali: Lechu, nie daj się, trzymajcie się, nie dajcie się oszukać. Ten tłum był jednak radosny i to odprowadzenie miało symboliczny wymiar, bo wchodziliśmy do urm z ulicy jak trybuni. Mógłby pan powiedzieć dzisiaj, jakie są Pana oczekiwania związane z tym dzisiejszym spotkaniem? No wie Pan, jak Polacy, zawsze jesteśmy optymiści, żyjemy tutaj w tym wypadku, w tym zwycięży. Wiele się nie spodziewam. Dlaczego? Po prostu nie wierzę już. Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Rozpoczynamy nasze obrady w świetle Jupiterów, a za oknami smutek i strach przed biedą. Wczoraj Okrągły Stół stał się ciałem. Jak nigdy cały wieczór spędziłem przed telewizorem u sąsiada. 57 ludzi z Polski, w tym 26 spod sztandaru Solidarności. Opozycja mówiła lepiej, czyściej, prościej, po ludzku. Władza, trudniejsze zadanie mając, bąkała coś w mowotrawie. Jakie będą rezultaty tych obrad? Musi być dobrze, proszę pana, bo inaczej musimy mieć jakąś nadzieję. Po prostu wiedzą, że ekonomicznie się kończymy i jest po prostu nas sytuacja beznadziejna. Nie wiem, co tu może pomóc, tylko radykalna zmiana. Strajk w dużej kopalni zaopatrującej największą w kraju elektrownię akurat w dniu otwierającym być może drogę do historycznego kompromisu nad Wisłą. To nie mogło pomieścić się w głowach ludziom w Europie. Coraz więcej strajków. Jedne są żywiołowe, inne organizowane przez nasze związki, a jeszcze inne przez Solidarność, ale nie przez Wałęsę, który wzywa do niestrajkowania. Istota tej sytuacji polega na tym, że na otoczenie Miodowicza prawdopodobnie wpływają, delikatnie się wyrażając, czynniki zewnętrzne. Kiszczak poinformował mnie, że ma dowód na to, iż nici biegną do Moskwy, oczywiście nie do zwolenników Gorbaczowa. Wielu z nas tutaj czuje się niezbyt dobrze w tych murach. Palą się tutaj wszystkie żarówki, toalety są czyste, obiady są smaczne. Nie ma tutaj jakby właśnie nic niezwykłego, jest tylko normalność, ale ta normalność jakby nie jesteśmy z nią oswojeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten kraj się rozpada. Więc ta jakby normalność jest w nienormalnym kraju, jest też nienormalna. Ja was w ogóle nie rozumiem. To siła zbierania na trzy. Przepraszam, ja tylko zbieram. Sprawa jest jasna, występujemy, próbujemy. Codziennie odbywaliśmy spotkanie, na którym ustalaliśmy, jakie są postępy w poszczególnych zespołach. Postanowiliśmy, że żadne rozstrzygnięcie przy żadnym stoliku, podstoliku, ani w żadnym zespole negocjacyjnym nie zapadnie, dopóki nie uzyskamy decyzji o legalizacji Solidarności. Solidarność! 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 okrągłego stołu. Rejestracja NZS-u, reformy wojska, zmiany ustawy o szkolnictwie. I to wystarczy? No rejestracja Solidarności przede wszystkim, to jasne. No nie... Chyba nie można zrezygnować z wolnych wyborów. Proszę pana, dzisiaj wszyscy czegoś żądają. A czego by chciała milicja? Milicja? Milicja na pewno chciała podwyżek płac i żeby warunki po prostu poprawiły się w Polsce, mieszkaniowe szczególnie. A politycznie? Politycznie nie orientuję się. Panowie, tam proszę bardzo. Okrągły Stół jest absolutnie nieformalny. Magdalenka jest nieformalną emanacją Okrągłego Stołu. Zasadniczo jest tak, że jeżeli dochodzi do impasu i któraś ze stron musi coś oddać, no to trzeba to zrobić w warunkach kameralnych, żeby się nie rozniosło. Z drugiej strony, jeżeli któraś ze stron ma jakiś pomysł, żeby coś przehandlować innego niż zostało przehandlowane, w zamian za coś tam innego, z obawy przed reakcją bazy, wszystko jedno której strony, to już to się robi dyskretnie. I przy wszystkich negocjacjach tego rodzaju grupy są i być muszą. Tylko w Magdalence rozmawialiśmy z autentycznymi decydentami. Nie było tam wprawdzie Jaruzelskiego i Rakowskiego, ale był Kiszczak, który wiedział, jakie decyzje może podjąć. Byli też Sekuła i Kwaśniewski, upełnomocnieni przedstawiciele Rakowskiego. W Magdalence sprawy mogły się rozstrzygnąć i to była istota tamtych rozmów. Obecne wasze stanowisko przypomina właśnie o starych facetach, który przewraca na ziemię, nożą na kartę, zabiera porty i mówi, a teraz zapomnijmy o przeszłości. Niż my. To nie jest nasz przedstawiciel. My jesteśmy młodzieżą. Ja już ci mówiłem, że nie mamy nic do stracenia, nic do zyskania w tym kraju. Dlatego naszą bronią są demonstracje. Nie uważa pan, że Solidarność w tej chwili w jakiś sposób wspiera swoim autorytetem obóz rządzący, tak zwaną koalicję? Na to pytanie odpowiemy wtedy, kiedy będzie inna sytuacja polityczna. Nikogo nie wspieram. Pod niczym się nie podpisuję, stwarzam tylko możliwości, abyście wy to inaczej lepiej zrobili. Jest jeszcze inna alternatywa, już lekko o niej mówiłem. Nie ma żadnych rozmów. Zrywamy, no i tłuczmy się. To jednak nie tłumaczy, czemu tak mało ekscytujemy się dogorywaniem systemu. Przecież tak długo czekaliśmy. Wydawało się, że to będzie niezwykłe jak wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi czy choćby zarżnięcie dużego knura. A tu nic. Szaro, brudno, kolejki, pachnie koszarami. Mój upolityczniony znajomy opowiada wstrząśnięty, jak to jechał niedawno autobusem PKS, włączone było radio, mówił właśnie Wałęsa i nikt go nie słuchał. Tylko wszystkich drażniło, że ktoś tak hałasuje. Konkretnie o tym wszystkim. Albo żarty się skończą, albo nie mamy na to więcej ochoty. No dobra, słuchajcie, bo ja jestem przyziębiony. Chętnie bym z wami gadał, ale jestem taki czuły. Jaka jest najgorsza rzecz w tych rozmowach? Najgorsze jest to, że oni by chcieli nas zmontować jako jakąś siłę, podobno do SD i tak dalej, a my chcemy ten system zmienić. I to jest najgorsze. Przejmuję. trój podział władzy. Więc sąd musi być bezpartyjny. Używamy tu języka tak, nie. Odpowiedzcie nam właśnie w ten sposób. Do końca. Nie. Poniedziałek, a może jeszcze do czwartku. A co będzie na koniec? Jest jakieś menu przygotowane już? Jak się to już raz skończy. Czy pan wie, ile to przyszedł przygotować wszystkiego? To pan myśli, że wy jak dajecie raz, to jest raz, a nieraz trzy razy trzeba zmienić. Idzie w tym kierunku, że oni są za realną wartością, wiesz, tam zarobków i ich stanowisko to zabezpiecza. I to będą lansowali w zakładach pracy. Natomiast my zawieramy jakiś podejrzany pakt z naszymi gnębicielami do tej pory. I nie w 100% rekompensujący, tylko w 80%, bo to się przebije do świadomości. Niech pani to zrozumie. Oni w tej chwili są w sytuacji, albo oni biorą odpowiedzialność za wywrócenie tego wszystkiego, albo że my wywalamy razem z nimi, no. Umówmy się, to co oni robią nie zmierza do tego, żeby uzyskać lepszą indeksację. Żadnej, to co powiedzą. Wypoczył pan pani dokładnie? No staram się, Pan wprawdzie trudno jest wypoczywać, ale w Gdańsku dobrze się wypoczywa. Szczególnie w Magdalence trudno wypoczywać. O jest, tak jest. Serdecznie zapraszam. Po wypowiedzi Wałęsy ogłoszono przerwę. Okazało się, że 15-minutowa przerwa przerodziła się w prawie 3-godzinne oczekiwanie. Inaczej, bo teraz, więc obiektywnie, jeśli mogę powiedzieć, tam jest sprawa przepychanki, jeśli chodzi o trzeci głos. Żarty pan strony. Tak, to już nie może być, to wychodzimy, bo my wychodzimy. W ogóle żarty. Wychodzimy, od razu my wychodzimy. Miodowicz zapowiedział, że wyjdzie z sali, jeżeli nie otrzyma głosu pierwszy po przerwie. Tu chodziło o bardzo poważną polityczną rozgrywkę, o zerwanie Okrągłego Stołu. Zapowiedziano, że razem z Miodowiczem wyjdzie z sali jeszcze kilka innych osób. Generał Kiszczak uprzedził Wałęsę, że nie będzie mógł podpisać porozumienia, gdy salę opuści 3 członków biura politycznego. Gdyby jednak nie był pan trzeci, to nie odejdzie pan chyba. To odejdzie pan i zostawia pan swojego przedstawiciela. Nie. Gdybym nie przemawiał jako trzeci, to sami zobaczycie, co się stanie. Jest zrujnowany. Przez 40 lat panowania tego systemu absolutnie zrujnowany. Ziemia, woda, powietrze, urządzenia, budynki, maszyny. To wszystko trzeba odbudowywać. Nie ma innego sposobu na odbudowywanie. To każdyczek z domu wie, że albo je, albo kupuje buty. Nagle wkroczyła tutaj ekipa, która doskonale wie przecież, działacz, która doskonale wie, jaki to jest problem i jaki to jest konflikt. Bez żadnej odpowiedzialności, z hasłem, że trzeba dużo zarabiać, towary będą być tanie, w sklepach ma być pełno i mieszkanie trzeba każdemu dać zaraz. Lodówki, traktory, pralki, może jeszcze, że powinniśmy być przystojni. No oczywiście to musi wywołać napięcia społeczne olbrzymie. Generał zapytał, co powinniśmy uczynić wobec własnej polityki, jaką uprawia Miodowicz i jego koledzy, a która jest całkowicie sprzeczna z polityką ustaloną przez Biuro Polityczne i Komitet Centralny. Uzgodniliśmy, że w tej chwili, w okresie przed wyborami, nie możemy podjąć jawnej walki z Miodowiczem. Ja się mogę podpisać. Ojciec mnie zawsze mówił, synu, nie podpisuj nic in blanco. Nie, to nie jest in blanco. Panie Przewodniczący, gratuluję sukcesu, liczę na dobrą współpracę w przyszłości. Będziemy razem ciągnąć. No razem będziemy, ale być w dobrym kierunku. Zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Przypominały trochę walkę dwóch psów o wyrównanej sile, które trzymają siebie do utraty sił. W tym wypadku szło o cierpliwość, a ceny rosną. Terror konsumpcyjny przekroczył łabę i zajął przyczółki. I oto zamiast stałego braku towaru taniego, dziś mamy stały dostatek towaru drogiego, co też nie wywołuje zachwytów. Kusi nas wielki świat. Oczywiście pojedziemy na Majorkę i Wyspy Kanaryjskie, gdy w kantorku za rogiem spadnie kurs dolara. W tym 140-metrowym szklanym wieżowcu rozpocznie swoją działalność kasyno gry. Niestety, tylko dla gości zagranicznych. Zagrał pan w kasynie gry? Nie. Może dostarczyć sporo emocji. A myślę, że wydawanie pieniędzy szczególnie dzisiaj dostarcza nam sporo emocji, prawda? Im prędzej, tym lepiej. Wydaje mi się, że Polaków chyba stać na to. Myślę, że jest to dla milionerów raczej. Nie dla w Polsce mamy bardzo dużo milionerów. Zagralibyście w takim kasynie gry? Za dolary. Nie. Dlaczego? Bo nie mam dolarów. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z siedzibą w Gdańsku. Solidarność zarejestrowana. Od ręki, gładko i lekko jak we śnie. Niestety ta sama lekkość towarzyszy naszemu odczuciu wagi tego wydarzenia. Gdzie się nie ruszę, spotykam ludzi, którzy podobnie jak ja mają poczucie, że koniecznie należy szybko budować związek, ale jakoś okropnie się nie chce. Ale się porobiło. Jeszcze nie obyschła świeża farba na oficjalnych obwieszczeniach, a już ruszyła wyborcza kampania. I to jak? Żwawo wpadli w tempo kandydaci na posłów i senatorów. Proszę bardzo, proszę podpisać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kolejna. Ale pan Andrzej jest, a to brodę. Lubisz brodę przecież, zobaczcie jaka broda. Jak my byśmy się ustawili? Jedną kamerą byśmy się ustawili w tą stronę. Nie jest to ładny ten pomnik na dole, no ale... Jeszcze na początku kwietnia dominowała opinia, że związek powinien się całkowicie zdystansować wobec wyborów, a już zupełnie nie wyobrażano sobie, że działacze związkowi mogliby stać się kandydatami na posłów. Dopiero następne tygodnie przyniosły pewną zmianę tych nastrojów. Nie, krzywo wszystko robicie. Tu spojrzenie. Tak jest. Dobrze. No. Prosimy dalej. Pamiętaj, każde miejsce dla pozycji cztery to jedno miejsce mniej dla komunistów. Te wybory musimy wydać wszyscy razem. Dziś solidarność, jutro niepodległość. Mój syn, jeszcze uczeń szkoły podstawowej, z kolegami z klasy i podwórka wziął niezwykle czynny udział w wyborach. Najbardziej pasjonujące dla dzieci było oczywiście rozwieszanie plakatów. Zaczęli od ulicy Bernardyńskiej na Sadybie, znanej od najgorszej strony, gdyż mieszkał tu kapitan Piotrowski, zabójca księdza Popiełuszki. Nie mieszkał bynajmniej w obcym żywiole. Jakieś miłe panie rozkrzyczały się. Cóż za obrzydliwość! Oni już nawet dzieci wykorzystują. Nie wiecie, na czyich usługach jesteście. Cała Solidarność to Żydzi. Nie inne były dopiski na bardzo wielu naszych plakatach. Wydaje się to znakiem nie tylko jakiejś nowej, brudnej fali, ale też zupełnej bezradności ludzi, którym wali się świat. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w Warszawie nie było pochodu. Zebraliśmy się na ulicy Grzybowskiej, skąd przeszliśmy na wiec na Placu Zwycięstwa. Pogoda nie dopisała, wiec był mdły. Ileż trzeba było przejść, ile przecierpieć, aby myśl nowa stała się rzeczywistością. Po południu Solidarność zorganizowała swój wiec. W wielu miastach doszło do awantur. Najczęściej spotykane hasło „Precz z komuną”. Atmosfera zagęszcza się. Opozycja nie jest jednak w stanie przedstawić narodowi programu, który byłby bardziej interesujący, bardziej porywający od tego, jaki głosi PZPR. Inicjatywę przejmujemy. Fakty tworzymy. Argumenty mamy. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję za przybycie Państwa tutaj na teren naszego osiedla. Jeśli chodzi o mój program, no więc przede wszystkim, proszę Państwa, chciałbym, jeżeli oczywiście Państwo będą uprzejmi mi zaufać, zająć się sprawami budownictwa mieszkaniowego. A idź pan z tą Solidarnością, idź pan. A idź pan do diabła. Dadzą pan chleba na kiju. Ej, ta jaka mądra. Niektórzy mówią, że przy okrągłym stole się czerwoni z różowymi dogadali. Czerwoni to było o was. Tak, to o nas, tak? Tak. Komuniści się dogadali z Żydami. To komuniści, to o nas było czy o was? Nie wiem, po co to przyszło. To jest od tego zaczynamy. No, po prostu po raz pierwszy dostaliśmy szansę, żebyśmy my mogli przemówić. W programie drugim telewizji prawie nocą nadano program wyborczy Solidarności ze świetnymi przemówieniami Wałęsy i Geremka, otwarcie stwierdzającymi, że zbliżające się wybory nie są demokratyczne, stanowiąc tylko pierwszy krok do wolności. Program był sam w sobie rewelacją ze względu na swobodę wypowiedzi. W naszym sterroryzowanym od 45 lat narodzie to doprawdy cudowny krok naprzód. Dlaczego w ogóle pójdę głosować? Ponieważ będę głosować pierwszy raz w życiu. Myślę, że to odpowiada na wszystkie pytania. Przede wszystkim przepraszam Państwa bardzo za tą ingerencję zewnętrzną, wolne, mam nadzieję, wybory polskie. Sądzimy, że to jest początek drogi, która doprowadzi do autentycznej demokracji w tym kraju, co Polsce wszyscy Amerykanie szczerze, z całego serca najgoręcej życzą. Z każdym dniem rósł nasz optymizm. Czuliśmy, że to już końcówka. Nic już nie mogło być takie jak przedtem. Ale walka trwała i sądziliśmy, że komuna jeszcze wiele razy pokaże pazury. Od kilku dni krążyły uporczywe plotki o nowym stanie wojennym i o gotowych już listach osób do internowania. Zadawaliśmy sobie pytania, czy to fabrykowana plotka mająca postraszyć ludzi, a może prawda? Zapamiętaj lub zapisz nazwiska kandydatów opozycji do Sejmu i Senatu. Nazwiska te pozostaw nieskreślone. Wszystkie pozostałe nazwiska na wszystkich kartkach wyborczych skreśl kolejno. Wszystkie kartki wrzuć do urny. Pamiętaj, dobry komunista to skreślony komunista. Jest źle. Atmosfera niepokoju w establishmencie partyjno-rządowym rośnie. Nie bez przyczyny, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że lista krajowa, a więc 35 czołowych działaczy łącznie ze mną, padnie. Tu, gdzie kołdra jest za krótka. Tu, gdzie trudno związać koniec z końcem. Trzeba iść po rozum do głowy. Przyszli tu, by zarejestrować na kasetach i taśmach filmowych to niecodzienne spotkanie. Spotkanie Mieczysława Rakowskiego ze Stevie Wonderem. Te zdjęcia z pewnością obiegną świat. Biegnie, córka dorasta, mnie to przeprowadziła po prostu. Cóż, na razie mam jakiś porzutek z ojca, przynajmniej siedzę na takiej honorowej trybunie. Ale z tej honorowej trybuny, jak z wielu honorowych trybun, gorzej widać. Ale to większe fotele. Nie macie już dość kolejek? Nie, no tej kolejki to chyba jeszcze nie, proszę Panią. Tutaj będziemy stać długo, ale wie Pani, wiemy za czym stoimy i po co stoimy. A można wiedzieć, na kogo będziecie głosować? No na listę, na nową listę, listę Solidarności. Przyglądając się twarzom wyborców, nie zauważyłem na żadnej smutku. Wręcz przeciwnie, ludzie jakby odzyskali godność i dumę, jakby się wyprostowali. Przed nami młode małżeństwo. Z wypiekami na twarzy i dziwną satysfakcją przystąpiło do wykreślenia pod rząd wszystkich z kartki ogólnokrajowej. Inni także rozpoczynali wybory od tej kartki. Czerwca około 4 nad ranem obudził mnie telefonicznie Jan Maria Rokita. Słuchaj, mamy pierwsze dane, na razie z okręgów zamkniętych, wojsko, milicja. To jest lawina. Jeśli tak jest w tych okręgach, to szykuj sweter i szczoteczkę do zębów. Przed świtem powinni nas wygarnąć, jeżeli mają olej w głowie. Od wieczora aż po świt w naszym sztabie dyżurowali rośli karatecy, wypełniając sobą całą wolną przestrzeń. Byli to zaprawieni w bojach studenci AWF, sprowadzeni przez Józka Ratajczaka, którzy mieli stawić czoło ewentualnemu atakowi. Ofiar szacuje się wstępnie według stanu z wieczora w poniedziałek na około 1400 zabitych i kilka, to jest 6 do 7 tysięcy rannych. Zdałem sobie sprawę, że nasze zwycięstwo 4 czerwca stawia Solidarność w sytuacji zawierającej istotne analogie do Tiananmen. To sprawiało, że w tym dniu, który powinien być dniem wielkiego triumfu i szczęścia, myślałem głównie o zagrożeniu. Chodziło o to, by nie dawać drugiej stronie pretekstu do zerwania kontraktu. się stało, na pewno się zmieni wszystko, co do tej pory było. Zrozumiałem od razu nad ranem 5 czerwca, że dalej komuniści nie będą mogli rządzić, chyba że będzie znowu stan wojenny, ale tego po okrągłym stole już nie dało się wprowadzić. Zrozumiałem więc, że musimy wziąć rząd i zaraz sobie i innym wytłumaczyłem, że go wziąć nie możemy. Byliśmy do tego zupełnie nieprzygotowani. Skorośmy się tu już zeszli, proponowałbym, aby podzielić się refleksjami po pierwszej turze wyborów, prawda? Proszę towarzyszy o zabieranie głosu. Naród był niezorientowany i poszli głosować tak, jak to uważał. Tutaj błąd popełniony jest przez naszych towarzyszy, przez naszą partię. Towarzysze, to jest wstyd, hańba. Nie umią rządzić nasi towarzysze. Po to poszliśmy do partii, że po prostu wierzyliśmy, że ten inny ustrój, mówił się ustrój ludowy, będzie rządził chłop robotnik. To wszystko wykorzystano, ten zapał ludzi. I dzisiaj nie ma nic, dzisiaj każdy mi plunie w oczy, mówi, jakżeście rządzili. Wiecie, nie ma do kogo odpowiedzieć. Zawsze była opozycja w Polsce. Tylko jak myśmy z tą opozycją walczyli? Pakując do więzienia, tak? W konfrontacji z tym układem wyszliśmy pobici w wyborach. To prawda, że fałszywie oceniano nastroje, ale chcę powiedzieć, że to nieprawda, że myśmy nie konsultowali. Myśmy pytali wszystkich sekretarzy komitetów wojewódzkich, jak to będzie z kandydatami na senatorów. Usłyszeliśmy, że bądźcie spokojni. No tak, ale to musi być przecież źródło informacji, prawda? W przerwie trwającej pół wieku polski parlament ma dwie izby. Otwarciu Senatu świadkowali twórcy najważniejszych faktów politycznych w najnowszej historii kraju. Ręce już nie podnoszą się w górę automatycznie. Głosowanie odzyskało sens, podobnie jak pozostałe instrumenty gry politycznej. Trwa polemika wokół artykułu Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”. Moim zdaniem Solidarność zrobiłaby głupio, gdyby angażowała się w jakikolwiek rząd. Jak można zdecydować się na wypicie piwa naważonego przez kogoś innego? Ja mogę tylko powiedzieć, że ja już 4. raz w życiu czekam na wolną Polskę. Kiedy będzie, się zapytujemy. Nie chodzi nam o pożycie. We're not after any loans. Nam chodzi o współpracę. We're after cooperation. Współpracę, w której uczestniczyło $10 miliardów. Cooperation in which one partner would be $10 billion. Powiadam, powie potem z trybuny. Trzymajcie się swego marzenia o lepszym życiu dla siebie i dla swych dzieci. Możecie ujrzeć nową i dostatnią Polskę. Nie z dnia na dzień, nie za rok, ale nową i dostatnią Polskę jeszcze za waszego życia. W przeszłości Polacy dokonali tego nieraz. ulicach, a ludzie żyją dalej swoim życiem i szarością. Dlaczego nie cieszą się ze zwycięstwa nad komuną i z tego nowego, które zaświtało nad Polską? A może oni się boją, co im przyniesie to nowe i nieznane? Wakacje nad morzem, złotej plaży dnia, jak film w technikolorze, przed oczami masz. Wakacje nad morzem, słońca złoty blask, aż szkoda, że raz w roku są. Wołałem na dzień dzisiejszy Sejm i Senat w celu dokonania wyboru prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Otwieram posiedzenie. Procedura wyboru prezydenta transmitowana przez telewizję trwała wiele godzin. Wtedy do sali telewizyjnej ośrodka wczasowego wtoczyła się hałaśliwa grupka mężczyzn w kraciastych koszulach. Wymachując kasetą wideo zażądali natychmiastowego udostępnienia telewizora. A co nas obchodzi Jaruzelski? Chcemy oglądać Rambo. Czy obywatel wybór ten przyjmuje? Przyjmujemy. Dużo zdrowia, panie prezydencie. Poszedłem jak zwykle na zakupy na plac Wilsona, gdzie ludzie od dawna serdecznie mnie witali. Teraz przestali się uśmiechać, a zaczęli na mnie krzyczeć. Bułek nie ma, masła nie ma, wszystko drożeje. Zawsze tak było, ale przedtem winna była tylko komuna. Teraz myśleli inaczej. To, że jesteśmy w opozycji, liczyło się dla mało kogo, bo nie wybierano nas do opozycji, wybrano nas do władzy. Obserwujemy działalność rządu premiera Rakowskiego, zwłaszcza ostatnio. W okresie kampanii wyborczej hamowano róst cen i równocześnie dopuszczono do uwielokrotnienia wypuszczania pustego pieniądza, co złamało i tak kruchą równowagę rynkową. Następnie przystąpiono do zmasowanych podwyżek cen. W ostatnich dniach swego istnienia rząd Rakowskiego zrobił co mógł, żeby doprowadzić do katastrofy. Podjęta w nocy z 29 na 30 lipca decyzja wprowadzenia od 1 sierpnia urynkowienia zamieniła rynek w pustynię. Ceny od wtorku 1 sierpnia skoczyły wielokrotnie i rosną z dnia na dzień bez żadnej kontroli. Oczywiście wszędzie strajki, poczta, komunikacja, zakłady produkcyjne. Wymuszają większe płace. Trudno się dziwić, kiedy nie ma za co wyżywić rodziny. Kto to rządzi i kto to ich popiera? Jaruzelski, Kiszczaka, Kiszczak Jaruzelskiego i wybierają się nowo koło. My nie odczuwamy tego, co oni tam uchwalają. Czemu w innym województwie 1400 Żywiec, a u nas 1140? Jedna Polska jest, czy nie jedna? My się chłopi weźmiemy, to my dopiero nauczymy tych, co rządzą i tych, co strajkują. Ale my się weźmiemy. Chwileczkę, wyjście jest. Konkretnie w całej Polsce ceny ustalić na wszystko jednakowe. Zamrozić ceny na maszyny rolnicze. 5 lat niech będzie ta cena stabilna, to rolnik będzie oszczędzał, żeby sobie kupić ten ciągnik za te 3 miliony. Z żalem konstatuję, że jak dotąd nie została przyjęta koncepcja utworzenia rządu wielkiej koalicji. Wczoraj generał Kiszczak zrezygnował z misji formowania rządu. Wałęsa składa rewolucyjne oświadczenie o gotowości formowania gabinetu bez PZPR w koalicji z ZSL i SD. Pasjonująca gra. Gdyby nie wysoki stopień zagrożenia, byłoby to piękne widowisko polityczne, wyjątkowe zupełnie w naszym obozie. sądem źle, bez niego jeszcze gorzej. Długo trwały konsultacje i tasowania kart w tej trudnej pokerowej grze o przyszłość. Kto w gabinecie? Jakie będzie exposé premiera Mazowieckiego? Wysoka Izbo. Chwila słabości premiera, ale wszystko skończyło się dobrze. Wznawiamy obrady. Bardzo przepraszam Wysoką Izbę, to jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego i mam nadzieję. Nie składamy obietnic, iż będzie wszystkim łatwo. Nie stoimy jednak jako naród na straconych pozycjach. Jeśli zdobędziemy się na wysiłek, cierpliwość i wolę działania. Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Nasza propozycja to gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, o strukturze własnościowej występującej w krajach wysoko rozwiniętych, otwarta na świat. Gospodarka, której reguły są dla wszystkich jasne. Liczą się umiejętności, wiedza, talent, sprawne ręce, chęć do pracy. Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Po okresie odizolowania, który dał się we znaki naszej gospodarce, wracamy do Europy. Umowę w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą podpisali ministrowie Krzysztof Skubiszewski i Roland Dumas. Traktat ma znaczenie głównie gospodarcze, ale prowadzi też do przełamywania podziałów Europy. Przecinaków i haków naruszyło betonową płytę muru, którą następnie oderwano ciągnikiem, powodując wyrwę w murze. Bułgarii zmiany na najwyższym szczeblu. Plenum Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej przyjęło prośbę Todora Żywkowa o zwolnienie go z funkcji generalnego sekretarza KC Partii. Todor Żywkow był przywódcą Bułgarii przez 35 lat, co stanowi swego rodzaju rekord w biografii działaczy politycznych naszych czasów. Naród. We the people. Kiedy myślę o drodze, jaką przebyliśmy, często wspominam, jak przeskakiwałem przez ten płot. Teraz inni przeskakują płoty i burzą mury. Czynią tak, bo wolność jest prawem człowieka. 38 latach ratusz musiał rozstrzygnąć dylemat: metro albo pomnik. Przegrał Felix Edmundowicz, którego betonową postać postanowiono przenieść i przechować w innym miejscu. A potem wystarczył jeden nieostrożny ruch operatora dźwigu i monument przestał istnieć, zaś plac wrócił do dawnej nazwy. Nie pozostały na nim nawet szczątki, rozebrali je warszawiacy. Przemawiał w telewizji prymas, kardynał Klemp. Tak, Polska jest już nasza. Telewizja i prasa nasza. Bieda też nasza, ale możemy i musimy sami budować nasze jutro w naszym kraju. Takiej sytuacji nie było od 50 lat. Co dzień ceny rosną. Codziennie inna cena. Nie wiadomo jak to... Kto to rządzi. Dla nas gospodyń właśnie się polepszyła po prostu. No ceny wysokie, ale... w sklepach widać, że jest poprawa. Ale jest teraz całkiem inaczej. Rynek już się pomału stabilizuje i uważam, że bardzo korzystny okres jest. Jest cudownie, no bo coś się, że tak powiem, dzieje z nami do przodu. Żyjemy w jakimś luzie, można sobie chodzić, kupować. No i wspaniale, tylko jest rzeczywiście drogo. Sympatię o ten rząd, czy raczej? Owszem, darzę, ale na razie to jest źle. No rozrabiane tak zostało przez tyle lat, że w tej chwili, żeby to wyprostować, to trzeba po prostu kupę cierpliwości. Mieliśmy około 600 telefonów, nadesłano 45 listów, 7 teleksów i 1 faks. Pani Kowalska z Warszawy pyta, jak długo będziemy cierpieć. Kuroń powiedział, że na początku przyszłego roku będzie lepiej, a okazuje się, że będzie gorzej. Pojawiło się zwątpienie i poczucie braku sprawiedliwości społecznej. Pan Andrzej Rzymierski z Bydgoszczy. Czy jesteśmy pewni, że Balcerowicz odniesie sukces? Kto jest pewny? Czy kontrakt Okrągłego Stołu, który w wielu innych dziedzinach niepolitycznych już się praktycznie zdezaktualizował, życie poszło dalej. Czy w sferze polityki ten kontrakt nadal ma nas krępować? Chodzi o coś, co ja nazywam spiskiem z Magdalenki. Ja chciałbym, żeby zostały ujawnione protokoły porozumień z Magdalenki. Co znaczy spisek z Magdalenki? Jeśli się popatrzy na mechanizm Okrągłego Stołu, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można mieć w stosunku do niego, to jednak no, nie sposób jest nie dostrzec tego, że otworzył on proces demokratyczny, że były później wybory, że później był wyłonienie się rządu mazowieckiego, zmiana układu sił politycznych w Polsce. Kraj, w którym człowiek, który wydał wojnę własnemu narodowi, jest prezydentem, jest krajem, w którym społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia. Jeśli dlatego pan to mówi w telewizji, to znaczy, że to jest inny kraj. Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy, panie premierze, rozumieją, iż odbywa się to, tam grało wszystko i w ogóle w tych dniach. No, podejmie się decyzje, które zadecydują o kształcie programu rządowego, a program rządowy, jak wiemy, ma bardzo ważne cele i społeczne, i gospodarcze. W tym sensie rzeczywiście waga spraw jest ogromna. W jakim pan jest nastroju wobec tego? Umiarkowanego optymizmu. We continue with the next phase, the next part of the evening, and we have Professor Rychard, whom I've introduced to you already, who will discuss, will give us, presents this lecture about the whole phenomenon and its implications. I would just add a couple of things about Professor Rychard. He's obviously a famous, highly placed scholar in Poland, but he's really also been an internationally recognized scholar. He's had an illustrious career already. He's been a professor at any number of universities, at Chicago, at Indiana, at the Central European University, and of course, he is now director of the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences. His research really straddles sociology and political economy, I suppose one could say. He's particularly been interested and has written about the connections between state, society, and economy. So you can see how that might be relevant for the events that we're discussing tonight. The connections and mutual influences between state, society, and economy, and particularly in the context of transformation. So without further ado, Professor Rychard. Thank you very much, Professor Nonnemann. You mentioned that we have 20 minutes of delay. However, Poland in 1989 had, I would say, about 200 years of delay. And so there is something we can always do with our delays. Excellencies, dear guests, dear professors, we celebrate the 4th anniversary today. There is 225 years of Georgetown University, as I realized from the screen. However, there is also the 5th anniversary, which should be mentioned here if you want to understand the movie we have watched. In 2014, and practically in 2015, we will celebrate 35 years of the emergence of a social movement which took form of the trade union, I mean Solidarity. Solidarity, which was born as the result of the huge wave of strikes which started in Gdańsk shipyard in summer 1980. Jacek Kuroń, the man who was the leading Polish oppositionist, whom you saw at the picture during the movie, he was one of the chief advisors to the Solidarity Trade Union, to the striking workers in Gdańsk shipyard in 1990. And he wrote in one of his books that when they came with Tadeusz Mazowiecki to advise workers, they learned that the first and the most important goal of the workers at that time was to create and to establish independent free trade unions. And Kuroń wrote, and we told them with Tadeusz Mazowiecki that is pretty impossible, that it's absolutely impossible, that communist authorities would never agree to accept independent trade unions in a communist country. However, as Kuroń wrote, finally workers got what they wanted. Why? Because they simply didn't know that it was impossible. That's what he wrote, and that shows the strength of a social protest. However, the Solidarity, when it was born in the beginning of the decade, in 1980, from its very beginning was the movement which paved the way to the gradual, however not that long-lasting, erosion and collapse of the system. Why was that? Because workers wanted to have independent trade union to represent their independent interests, which they defined as the interests which are separated and different than the interests of the ruling elite. And this was something which absolutely delegitimized the communist ideology, according to which there is only one representation of interest, and it is Communist Party, and that basically interest in a communist-type society, in a real socialist society, are unified, homogeneous. So acceptance of a trade union, which was to represent the interests of a huge group of social class, which were workers, was something meant in a way admitting that there is no unity of interest in a society, and by that it was devastating for one of the main principles of the legitimation of the system based on this false assumption of the unity of interests. That is why the beginning of the whole thing started in, at least in 80, decade, almost decade before 89. Then, as we saw, what was very important, this was this beginning of the introducing of the tough economic restructuring by Deputy Prime Minister at that time, Leszek Balcerowicz. In January 90, when Balcerowicz started his tough economic restructuring reform, the monthly rate of inflation in Poland was 78.4% monthly rate. And after half a year of implementation of the program, in June 90, it dropped to 3.4. So what happened during this half a year? And I think that this half a year is decisive. Understanding of this half a year, of the 6 months, is here decisive to for understanding the whole period later on. Workers did not rebel in a country in which there was a very well-established tradition of rebellion, represented particularly by the Solidarity Trade Union, which was at that time re-legalized, as we saw in the movie. So why workers did not rebel? And there are basically two, let's say, types of theories or approaches attempting to explain this patience of the society at that time. The first one, which might be called, let's say, romantic explanation, that people did not rebel because they were enthusiastic in their support to the first non-communist government led by first non-communist Prime Minister Tadeusz Mazowiecki. Of course, this was an important factor. However, there is also a second factor, which is very important for sociologists. And the second factor has been discovered by sociologists, and among them by young American political scientist Lisa Anna Gerr, who came to Poland at that time and was interviewing workers in Ursus tractor factory, close to Warsaw, factory which was very famous for its, let's say, solidarity traditions. Lisa Anna Gerr has learned Polish in order to make interviews with workers, and I came with her to assist her with these interviews. And she was able to get some knowledge which I wouldn't be absolutely able to do. Because workers, when they saw this young American, they were thinking like that. Oh, this is this young, naive American. She does not understand anything. We have to explain her everything step by step. If I ask them the question, why you don't strike, why you don't go on strike, why you don't rebel, they would look at me and say, Mr. Rychard, are you crazy? You don't know why. But she deserved to get an explanation, and she got an explanation. The explanation was basically like that. We do not rebel because we are, in a way, demobilized. It's not only the fact that we laugh or we hope that Tadeusz Mazowiecki will change the country, but we are unable to strike not only because of this, let's say, romantic reasons, but also because of, let's say, much more pragmatic reasons, which were the following. For years in Poland, the most important social cleavage was marked by the dividing line between us and them. Us, at that time, was represented, the side of us was represented by Solidarity. But when Solidarity came into power, in a way, it also represented the world of them. So this clear-cut dividing line between us and them was somewhat blurred. And workers felt unable to mobilize against the solidarity, which was the element of the world of them, but simultaneously it was still the element of the world of us. So blurring this line of division was somewhat a factor of social demobilization, and which gave Leszek Balcerowicz the 6 months of patience, and which helped him to introduce this economic restructuring. However, all this was done and introduced in an absolutely uncertain, broader, let's say, geopolitical and structural context. What I mean by that is the following, that for the first time, we witnessed the transition or transformation, whatever we call it, which was introduced simultaneously on both levels, political and economic. The history of civilizations has many examples, many cases of moving from non-democratic to democratic regime, just to mention Latin America, Southern Europe. However, basically, they were introduced within the broader context of already functioning market economy, which wasn't the case in Poland. So there was a simultaneous move from non-democracy to democracy, and from non-market to market economy. And this simultaneity posed the question, or brought the question, whether at some point people will not use democratic instruments in order to stop this tough economic restructuring. This has not happened, basically because of the factors I have referred to. And at that time, there were very important three elements which, in a way, integrated society and created this broader context of changes. These were three most important goals to be introduced by the newly elected government. Basically, this was democracy, market, and joining Europe. And these three slogans, three goals, no matter how utopian they were at the time, no matter how simplified versions of them were accepted by the majority of society, were integrating society at that time, and that's why they were that important. And they, all of them, these three elements, they were building, in a way, certainty. They served as anchors of the Polish changes. However, these anchors, they were somewhat exhausted after 25 years, and that's what I'm going to talk about. After 25 years of this restructuring, now Polish GDP is, as compared with 2003, has risen by 46%. The GDP of Czech Republic has risen by 23%. Poland has doubled its GDP as in 2012 as compared with 1989. And it began with 49% of the average income in EU in 2003 to 70% in 2013. And the question is whether this was joining European Union as the main cause of it, or maybe this was also the other way around, that it worked that way, that first this was the success of transition or transformation, which helped us to be accepted as a member of European Union. I think that we have to take into account both of these directions of influence. So, in a way, EU accession is the result of the successful transformation, and then, in the next turn, EU accession has speeded up the further transformation. That's a very fortunate temporality, I would say. And that's generally very fortunate temporality in Poland, because the most tough economic restructuring took place in a moment, in a period in which society was, as one of the Polish journalists put it, somewhat in the state of anesthesia, demobilized or romantically supporting the first non-communist government. However, no matter what was the reason, society was in a state of this anesthesia, which allowed to make the most difficult surgery during that period of time. And this was unique as compared with other periods of Polish history, and it was also, to some extent, unique as compared with cases of other post-communist countries, which either wasted the period of anesthesia and then they had to introduce their reforms without anesthesia, or they did not introduce any reforms at all. So that's again something we have to remember about, how fortunate timing it was at that time. And after the beginning of changes, there were many critics saying that maybe we should not have introduced economic changes together with political ones, or maybe we should not adopt shock therapy in economy. We should be rather more evolutionary than revolutionary in economic situation, or maybe we should go faster in the area of political life. We should adopt decommunization, lustration, all these changes much faster than we did. Many of such critiques, they do not take into account historical conditions of these changes, and they are in a way ahistorical or non-historical. So let me just remind that 89, the period which we are witnessing here, this is still the year in which we have approximately 100,000 of Soviet troops of Red Army in their bases in Poland. We have almost nothing in the stores as we saw it. So there was not such, let's say, seminar-like situation in which decision makers were sitting and deciding whether we should introduce first economic or first political changes, whether we should go faster or slower. Government was simply forced to do it simultaneously and to do it in a speed which was at that time possible. So we have to take into account these historical conditions. All these have been introduced in a situation in which regional context was also important, because under communism we have been thinking that region, I mean here the region of Central and Eastern Europe, is basically homogeneous, because this artificial armor of communism was making the false impression that communism is almost the same in Czech Republic, in Czechoslovakia at that time, Poland, in Bulgaria, Hungary. After this artificial armor has been removed, we realized how diverse